Dzisiaj sprawdzę burgery w dwóch największych poza Warszawą miasta województwa mazowieckiego, w Płocku i w Radomiu. Spróbuję burgerów, które zrobiły na mnie największe wrażenie na ogólnopolskich mistrzostwach burgerów, ale tym razem na miejscu i w normalnych, codziennych warunkach, a nie konkursowych. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Przyjechaliśmy do Płocka, gdzie znajduje się restauracja Family American Food by Olek. Prowadzi ją Rafał Olecki, który właśnie ze swoją burgerownią wystartował w Heinz Selection. To był taki konkurs dla burgerowni z całej Polski, w którym byłem jednym z jurorów. Mogliście relacje z tego konkursu oglądać na kanale i właśnie burger z tej burgerowni został przez nas, grono jurorów, doceniony na tyle, że wraz z 9 innymi miejscami został nagrodzony taką nagrodą główną właśnie. Podczas finału konkursu musiałem zjeść 20 burgerów mniej więcej po kolei. Oczywiście ja je tylko próbowałem, ale i tak 20 burgerów, nawet kiedy to były 2-3 gryzy, to jest cała masa jedzenia. Burger z American Food by Olek jadłem jako 18, jako 17, naprawdę późno. I mimo tego, że byłem już troszkę zmęczony burgerami w tym dniu, no to naprawdę byłem tym burgerem bardzo, bardzo zachwycony. Był on świetny, był on zaskakujący, podany w niestandardowy sposób. Zapamiętałem go na zawsze prawdopodobnie. W mojej opinii był to jeden z dwóch, może trzech najlepszych burgerów w trakcie tego konkursu. Także kiedy wiedziałem, że będziemy przejeżdżać jakoś w tych okolicach, to stwierdziłem, musimy zajechać do Płocka i spróbować go już w takich normalnych, niekonkursowych warunkach. Także wchodzimy do środka i sprawdzamy, jak to wygląda. Weszliśmy do środka i wchodząc tutaj przypomniała mi się burgerownia z Wrocławia, Queen Street Bar po Kuchennych Rewolucjach Marty Gessler. Taki vibe troszkę poczułem, ale szybko on mnie opuścił, bo tutaj jest dużo ludzi, jest sobie fajny klimacie w środku, taki Ameryka lat 50. A już zdążyliśmy zamówienie. Do wyboru jest 11 burgerów wołowych, 2 burgery wegetariańskie, 2 jagnięce, 2 z kurczaka, jest jeszcze menu dla dzieci, przystawki, dania główne, jakieś steki, hot dogi, także wybór jest spory. Ja poszedłem w tego burgera Pulled Pork Burger. Jest to właśnie ten burger, który wygrał w konkursie Heinz Selection jako jeden z 10 burgerów i zamierzam go znowu spróbować, tym razem jednak już w takich zwykłych, restauracyjnych warunkach, nie w warunkach konkursowych, nie po tym, jak zjadłem 17 czy 16 innych burgerów. Także jestem ciekawy, jak będzie smakował dzisiaj, no a poza tym wzięliśmy jeszcze cheeseburgera. W ramach oczekiwania na burgery dostaliśmy popcorn, także możemy sobie coś pochrupać, a tymczasem czekam. Po dość długim oczekiwaniu dostaliśmy już nasze burgery, nie wiem, 20-30 minut czekaliśmy, coś koło pół godziny. Cheeseburger jest podawany normalnie, a burger z pulled porkiem, który ja zamówiłem, podawany jest pod taką kopułą. W tej kopule, poza burgerem, jest jeszcze dym z drzewa owocowego, który ma nadać całemu burgerowi aromatu. Kiedy nam tę tackę z burgerem przyniesiono, no to powiedziano, dajmy chwilę, niech ten dym okadzi burgera jak najmocniej, bo wtedy będzie dużo, dużo smaczniejszy. Aczkolwiek ja już jestem troszkę głodny, także chyba czas podnieść kopułę. Zobaczcie, jak się ten dym unosi. I teraz zrobię taki myk. Ale to pachnie. Mam już burgera okadzonego. Tutaj poza wołowiną, 200 gramów sezonowanej na sucho wołowiny, jest także pulled pork, jest cała masa dodatków. Szerbana wieprzowina jest doprawiona sosem Family Barbecue, do tego jest cheddar, sałata lodowa, pomidor, cebula cukrowa, ogórek piklowany Family, majonez Heinz, sos relish na bazie pomidorów i świeżych warzyw, no i też w zestawie są frytki. Wszystko w takiej, no chyba jakiejś lekko maślanej bułce, tak to wygląda. Wygląda też, że się raczej tym burgerem ubrudzę. Tak to wygląda. Cały czas pachnie tym dymem, fajnie. Sos od razu zaczął płynąć mi po rękach, ale pierwszy kęs był bardzo soczysty. Poczułem i wołowinę, i szarpaną wieprzowinę. Oba mięsa bardzo, bardzo soczyste. Jest naprawdę pysznie, oba mięsa smakują bardzo dobrze. Wołowina świetnej jakości. Nie jest chyba to tak dobra wołowina, jak była w Białymstoku. Tam jednak ta wołowina zrobiła na mnie o wiele większe wrażenie, była bardziej też wyeksponowana. Jej smak był pierwszym planem zdecydowanie i była bardzo, bardzo soczysta. Tutaj dochodzi jeszcze pulled pork, który jest bardzo dobry. Nie aż tak dobry, jak parę dni temu byliśmy w Słupni pod Płockiem, Texas Barbecue, gdzie moim zdaniem ta szarpana karpówka była jeszcze smaczniejsza. Mamy tutaj jednak bardzo, bardzo, bardzo dużo sosu. One się ze sobą mieszają, one trochę momentami dominują smak. Świetne są te ogórki, one są bardzo kwaśne, a przy tym też troszeczkę pikantne. Nie wiem, czy tutaj aż za dużo się nie dzieje. Byłoby mniej sosów, a i tak byłoby pysznie.
Jeśli chodzi o pieczywo, to tutaj z góry robi się taka skorupa niefajna. Nie jest to może nie wiadomo jak suche, nie wiem, raniące podniebienie, ale jednak trochę przeszkadza. Nie jest to idealna bułka do burgera, zdecydowanie. Najlepsze co w tym burgerze jest, to wołowina, to pulled pork. Taka ilość sosów tutaj jest moim zdaniem niepotrzebna, bo mamy soczyste mięso, mamy warzywa, które też są takie mokre, więc po co? Po co tego tyle dodawać, zwłaszcza, że w pulled porku mamy trochę sosu barbecue. W Białymstoku w szóstym mięsa w sumie był ten sam problem, było świetne mięso, ale sosu było za dużo. Tam też te dodatki nie były jakieś fantastyczne. Mięso robiło tego burgera i tutaj w sumie tak samo. Tak już pod koniec burgera, zobaczcie, został mi tylko kawałek bułki. Stwierdzam, że naprawdę mnóstwo od siebie dodał ten dym z drzewa owocowego, bo on przeniknął całkowicie smak tego burgera. Trzeba to lubić. Nie dla każdego taki aromat wędzarki będzie czymś dobrym, czymś fajnym, ale jeśli się lubi, to się to na pewno doceni, bo to dodaje temu burgerowi takiego dodatkowego wymiaru. Zobaczmy jeszcze frytkę. Taka ziemista w środku, ale może być. Burger zjedzony w 100%. Był on smaczny, ale to nie było to, co na konkursie. Nawet teraz sobie zobaczyłem filmik nasz, nagrany właśnie w trakcie Heinz Selection i słuchajcie, no tam było mniej sosów. Zdecydowanie mniej sosów, tutaj te sosy się aż wylewały. Wtedy było jednak to bardziej harmonijnie skomponowane. No i te sosy troszkę za bardzo zabijały dzisiaj smak tego mięsa. Trzeba jednak odpowiednio dawkować i sosy, i dodatki. Moim zdaniem ten burger byłby lepszy, gdyby była tam tylko wołowina, był tam pulled pork, te ogóreczki, były one świetne. Inne warzywa niekoniecznie muszą być w takim burgerze. No i ewentualnie troszeczkę tego majonezu i troszeczkę tego reliszu. Bez przesady z nimi. Na bank smakowałoby to o wiele, wiele lepiej. Bardziej byłoby uwydatnione mięso. Jeszcze bardziej byłby uwydatniony ten aromat drzewa owocowego. Całość smakowałaby o wiele lepiej. Jeszcze lepiej mogę powiedzieć, bo zjadłem tego burgera ze smakiem, ale uważam, że można odpowiednimi proporcjami takiego burgera udoskonalić. Sonia jadła cheeseburgera. Ten cheeseburger też był dość duży. Też w nim się za dużo działo, bo było za dużo sosu i chyba też za dużo takich dodatków warzywnych. Pomidor był, wiecie, mokry, rozmoknięty, taki soki wypuszczał, co powodowało, że też ta bułka dość szybko rozmokła i troszkę się zaczęła rozpadać. Te proporcje to jest, myślę, klucz do sukcesu. One muszą być odpowiednie w burgerze, żeby te burgery były fantastyczne. Jak sobie przypomnijcie jakieś nasze filmy z burgerowni, typu, nie wiem, ostatnio w Kopenhadze byliśmy i tam na przykład w tej burgerowni Popl proporcje były zachowane odpowiednio, czy nie wiem, nasze maso w Pradze, czy wiele burgerowni w Stanach Zjednoczonych. Jednak te proporcje są tam zachowywane, dzięki czemu przede wszystkim czujemy smak mięsa, a nie smak sosów, bo jak chcemy zjeść sosy, to sobie możemy je po prostu wylać prosto do buzi. Ile to wszystko kosztowało? Cheeseburger 38 zł i to jest, no, dość spory burger wraz z frytkami i wraz z kolesławem. Tak samo mój burger był w zestawie z frytkami i z kolesławem. Kosztował 47 zł. No a tutaj był jeszcze oczywiście ten pulled pork, dodatkowe 100 g mięsa, także ta wyższa kwota nieprzypadkowa. Także podsumowując, było smacznie, mogłoby być lepiej, dużo lepiej. Pamiętajcie o proporcjach. Czas na Radom. Tutaj znajduje się burgerownia Olymp Burger House, która w ramach konkursu Heinz Selection wystawiła burgera bardziej takiego, można powiedzieć, uboższego w składniki. Nie ma w nim dodatkowego mięsa, nie ma w nim dymu wędzarniczego. Wizualnie był o wiele bardziej kompaktowy, ale w smaku w zasadzie wszystko tam grało. Razem wołowina z dodatkami tworzyła naprawdę świetną całość. Pójdę teraz zobaczyć, jak ten burger smakuje na miejscu. Złożyłem zamówienie i usiadłem na ogródku. Ten burger, który był w finale Heinz Selection, nazywa się Fight Burger. Jest też burger, który nazywa się Heinz Selection, ale to nie jest ten, który był w finale. Bo w finale był właśnie Fight Burger. Wołowina, bekon, ser mimolet, krążki cebulowe, pikle, sałata, autorski sos barbecue z dodatkiem Jacka Danielsa oraz sos sriracha mayo. Pamiętam, że ta kompozycja bardzo mi wtedy siadła. Fajnie ze sobą te wszystkie smaki grały. Słodki sos barbecue, ale z takim wyczuwalnym posmakiem whisky. Lekko ostry sos sriracha mayo. Kwaśne pikle, do tego dobra wołowina. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj. Pamiętam, że wtedy najbardziej czepiałem się bułki, która po prostu nie była idealna. Mam swojego burgerka. Jest faktycznie bardziej kompaktowy. Przecięty od razu na pół i wygląda bardzo zachęcająco. W środku różowłówka, wołowina. Miał być burger wysmażony na medium i jest. Jest bardzo smacznie, słuchajcie. Super balans smaków. Na pierwszym planie mamy tutaj wołowinę dobrej jakości, sezonowaną. I to ona tutaj dominuje. Sosy są w tle, może za bardzo. Na konkursie Heinz Selection te sosy były jednak bardziej wyraziste, bardziej czuć było słodycz od sosu barbecue z whisky. Ten posmak whisky też był wyczuwalny. Tutaj też jest,
ale nie aż tak bardzo. A sriracha mayo zaginęła w zasadzie totalnie. Także w Płocku było mi za dużo sosów, a tu jest mi trochę za mało. Niemniej wolę takiego burgera, gdzie tych sosów jest mniej, a dobra wołowina ma miejsce, żeby się pokazać, niż w drugą stronę. Gdybym nie znał tej wersji z konkursu, no to bym w ogóle nie marudził. No, może na te krążki cebulowe, które uważam tutaj za niepotrzebne. One są dość sulne, dość tłuste. Sam chrupiący bekon i warzywa by tutaj wystarczyły. Szkoda trochę tego sriracha mayo, tak jakby tutaj w zasadzie nie było. To ten sos barbecue z Jackiem Danielsem fajnie pobrzmiewa w tle. Kontra od kwaśnego ogórka, no i pyszne, soczyste mięso, to jest najważniejsze. Nie jest to właśnie burger przeładowany, jest to burger świetnie skomponowany, tylko w tym wykonaniu brakuje większej ilości sriracha mayo, żeby właśnie oprócz czegoś słodkiego, czegoś kwaśnego, dobrego mięsa było też jeszcze coś pikantnego. Nie było idealnie, ale było smacznie. Fight Burger kosztuje tutaj 35 zł. To jest sam burger bez jakichś frytek czy innych dodatków. Ja teraz wracam do Warszawy. Będę miał godzinkę z hakiem na przemyślenia. Podsumujemy sobie jedno i drugie miejsce. Również w kontekście tego, jak wypadły one w porównaniu do tego, co było na konkursie Heinz Selection. I w Płocku, i w Radomiu zjadłem bardzo smaczne burgery. Nie były one jednak idealne. Każdy miał jakieś wady. Ja też mam bardzo wysokie wymagania co do burgerów, także jestem dość mocno w stosunku do nich krytyczny. W Płocku przede wszystkim za dużo sosu. Zdecydowanie za dużo sosu. Zabiło to troszkę smak mięsa, smak pulled porka, nawet ten aromat wędzenia troszkę zabiło. Z sosami trzeba ostrożnie, słuchajcie. Mimo, że sosy bywają świetne, no to trzeba z nimi ostrożnie. Poza tym, tak już po czasie stwierdziłem, że to nie była ta sama bułka, co na konkursie. Na konkursie mieliśmy bułkę z ciasta chałkowego, bardziej słodkawą jeszcze niż ta, która była dostępna na miejscu. No i nie wiem, czy samo mięso nie było bardziej dopieszczone, aczkolwiek tutaj mogła zaważyć ta duża ilość sosu. Z kolei w Radomiu przede wszystkim brak sriracha mayo mnie zawiódł, bo wprawdzie on nie wprowadzał jakoś super wiele do tego burgera, ale powodował, że ten w sumie prosty i harmonijny burger miał jakiś tam dodatkowy smaczek, dodatkowy wymiar, pojawiała się jakaś większa głębia smaku w tym wszystkim, więc chyba ten burger z Radomia był bardziej zbliżony do tego, który jadłem na konkursie. Tutaj jednak zaznaczę, że w Płocku mi chyba ta sama osoba nie przygotowywała burgera, a w Radomiu już jak najbardziej to był ten sam człowiek. Wydaje mi się, że pod kątem mięsa lepszy był ten burger z Płocka. Nawet pod tą ilością sosu no czuć było, że to jest naprawdę wysokiej klasy wołowina. Ta z Radomia też była dobra, ale po prostu ta z Płocka była jeszcze smaczniejsza. Z drugiej strony ja wolę jeść takie burgery jak te z Radomia, bardziej kompaktowe, mniej brudzące zdecydowanie. Kiedy burgera da się złapać w jedną dłoń, to jest moim zdaniem najlepszy burger, o ile oczywiście mięso jest to czyste i wszystkie inne dodatki też się zgadzają. Wydaje mi się, że ani w Płocku, ani w Radomiu nie znajdziemy lepszych burgerów. Nie słyszałem przynajmniej o lepszych burgerowniach, ale dawajcie znać w komentarzach, jeśli macie swoje propozycje, nie tylko z Radomia, nie tylko z Płocka, ale z innych miast, zwłaszcza tej wielkości, czyli 100-200 tysięcy, może troszkę mniej niż 100 tysięcy, bo w tych większych miejscowościach to ja wiem, gdzie dobre burgery zjeść. Także piszcie w komentarzach, jakie macie swoje burgerowe rekomendacje, burgerowe propozycje. A tymczasem już się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.